witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Święta, święta i po świętach i na pewno jesteśmy najedzeni, a prawdopodobnie jesteśmy również przejedzeni. Ale jako, że został i makowiec, i dwa rodzaje serniczka, w tym ten pyszny od cioci Basi z rodzynkami oraz oczywiście ryba po grecku i chyba z jeden słoik sałatki warzywnej, to ktoś to będzie musiał zabrać do domu, a jako, że tym ktośiem jesteśmy my, to nam to nasza kochana rodzina spakuje. Ale jak przewieźć to do Norwegii, żeby wszystko nagrać granicy przebiegało w porządku? O tym oczywiście przypominamy w naszym corocznym, okołoświątecznym artykule, co i w jakiej ilości można bez obaw wjeść do Norwegii. Zapraszam. Średnio dziennie w Norwegii zatrzymywano ponad 32 osoby pijane, które prowadziły samochód. Daje to liczbę 11 352 osób zatrzymanych do tej pory, a posiadam dane sprzed Wigilii. Jest to dużo więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, po aż o 1911 więcej. Pytani o przyczynę takiego zachowania policjanci podają zmianę przyzwyczajeń i nawyków podczas pandemii, gdzie to więcej osób piło, więcej alkoholu, a niektórzy jeszcze nie zdążyli wyhamować. Warto również dodać, że aż 1/4 wypadków śmiertelnych na norweskich drogach powodowana jest przez pijanych kierowców. Policja zapowiada ostrzejsze i częstsze kontrole. I kolejny rekord. W tym roku zarejestrowano historycznie dużą ilość samochodów, w tym przypadku samochodów elektrycznych, a konkretnie modelu Tesla Y, którego zarejestrowano prawie 17 tysięcy sztuk, a posiadam dane sprzed Bożego Narodzenia. Jest to historycznie duży wynik, historyczny rekord, ponieważ ostatnio był on pobity w 1969 roku przez Volkswagena Garbusa. Na drugim miejscu również jest hitowy samochód, ponieważ w ilości 11 tysięcy sprzedało się Volkswagenów ID. Na kolejnym, trzecim miejscu znajduje się Skoda Enyaq, której zarejestrowano prawie 7,5 tysiąca sztuk. W Polsce też idzie bardzo dobrze, ponieważ w roku 2025 będziemy mieli 1 000 000 samochodów elektrycznych, a na razie mamy 27 tysięcy. Ale uda się! Pani Solvay, czyli sympatyczna stulatka z Westland, poza tym, że cieszy się bardzo dobrym zdrowiem, to również bardzo dużą ilością potomków, ponieważ posiada aż 11 dzieci, 33 wnuki, 77 prawnuków i aż 4 prawnuków, ale pani Solvay z Westland nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, tak jak i jej potomkowie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i prawdopodobnie, na pewno nawet, tych dzieci będzie coraz więcej, a pytanie jest tylko jedno. Czy pani Solvay z Westland pamięta wszystkie imiona? I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego środowego poranka. Tak jak i czwartkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć!